Witam Państwa serdecznie, nazywam się Ewa Gierula, jestem mamą zdrowych dzieci i autorką książki pod tytułem Zdrowe dzieci o utrzymywaniu dzieci w zdrowiu i wyprowadzaniu z choroby bez leków i suplementów, a także dyplomowanym dietetykiem. Chciałam Państwu dzisiaj zaproponować coś nowego, coś oprócz moich dotychczasowych publikacji internetowej i mojej książki, a mianowicie zaprosić Państwa do mojego gabinetu dietetycznego online. Zapraszam wszystkie dzieci, zapraszam ich rodziców, opiekunów, całe rodziny. Zapraszam osoby, które borykają się z jakimiś problemami zdrowotnymi, ale również te, które po prostu chciałyby zadbać o profilaktykę, o dobro swoich dzieci, o to, aby żyły jak najdłużej, w najlepszym zdrowiu, żeby do końca swoich dni żyły szczęśliwe i były samodzielne, niezależne i żeby dobrze funkcjonowały. Zapraszam również przyszłych rodziców, osoby, które dopiero planują rodzinę bądź spodziewają się dziecka. Chciałam teraz przez chwilkę opowiedzieć Państwu, jak doszłam do tego punktu w moim życiu, w którym mogę Państwu zaproponować taką pomoc jako dietetyk. Zaczęło się to 10 lat temu, dokładnie w listopadzie 2009 roku, kiedy jako mama dotarłam do tak zwanej przysłowiowej ściany z moimi dziećmi, które cały czas na coś chorowały. Doskwierały im różne dolegliwości i choroby, a lekarze nie za bardzo wiedzieli, jak nam pomóc. I wówczas spróbowałam dietoterapii, spróbowałam stymulacji dietetycznej. Dało to dosyć szybko pierwsze efekty. Zaczęłam więc pogłębiać tę wiedzę i zaczęłam czytać kolejne książki na ten temat, szukać różnych artykułów naukowych, słuchać wykładów, jak również rozmawiać z różnymi interesującymi osobami, czy wchodzić z nimi jakiś mniej lub bardziej bezpośredni kontakt, od których mogłam się nauczyć wiele ciekawych rzeczy. I dzisiaj mogę powiedzieć, że takich osób było wiele na tej mojej drodze i mogę ich nazwać moimi nauczycielami. I chciałam właśnie dzisiaj im też podziękować za to, że pojawili się na mojej drodze i podzielili swoją wiedzą. I wyrazić im w ten sposób też jakiś mój szacunek. Do tych osób z pewnością należy pani doktor Ewa Bednarczyk-Witoszek, pani doktor Danuta Myłek, pani doktor Natasza Campbell-McBride, pan profesor Jonathan Brostow i współautorka jego książki biochemiczka Linda Gamlin, jak również nieżyjący już doktor Weston Price, czy nieżyjący znakomity polski biochemik Włodzimierz Ponomarenko. Uczyłam się również od naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a konkretnie z katedry naukowców pracujących przy Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością na Wydziale Nauk o Żywności. Piszą oni znakomite i bardzo niekonwencjonalne artykuły na temat żywności, na przykład na temat mleka czy na temat tłuszczów jadalnych. I do tych autorów należą m.in. pani profesor Grażyna Cichosz czy pani profesor Hanna Czeczot. Do grona moich nauczycieli zaliczam też niektórych rolników. Są to rolnicy wyjątkowi, którzy wkładają całe swoje serce, swoją pracę. Prowadzą gospodarstwa zgodnie z naturą. I do tych rolników zaliczam m.in. pana Jana Nawieśniaka, prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych, czy pana Bogdana Harę. Również muszę tutaj wspomnieć, że takim bardzo ważnym elementem mojej edukacji były studia dietetyczne, jakie podjęłam 3 lata temu i niedawno ukończyłam. I na tych studiach przede wszystkim uzupełniałam swoją wiedzę o tematy związane z medycyną. Miałam tam różne rozmaite przedmioty medyczne, takie jak anatomia i fizjologia człowieka, mikrobiologia, biochemia, parazytologia, genetyka czy patologia. Chciałam teraz podkreślić to, jak bardzo ważne jest, abyśmy w zasadzie, no niezależnie od tego, czy zajmujemy się zdrowym odżywianiem zawodowo, czy jest to tylko naszą pasją, jakimś zainteresowaniem, czy po prostu w ogóle się tym nie zajmujemy, abyśmy aktywnie zwrócili uwagę na to, co jemy. Obawiam się, że niestety w dzisiejszych czasach jest to konieczność. Z tego względu, że problem, jaki nas dotyka, dotyczy żywności i jej jakości. Współczesna żywność, powszechnie dostępna w sklepach spożywczych, niestety ma fatalną jakość. I problem ten jest tym bardziej taki poważny, że jest niedostrzegalny przez większość społeczeństwa.
Problem też jest troszeczkę, uważam, marginalizowany w dyskusjach o zdrowym odżywianiu, w których przede wszystkim zwraca się uwagę na przykład na takie aspekty jak ile jeść mięsa, czy jeść mięso, czy jeść gluten, czy nie jeść glutenu, czy jeść zboża, czy nie jeść zbóż, a że ile powinniśmy jeść, czy że w ogóle powinniśmy jeść jak najwięcej ryb i olejów roślinnych i tak dalej. I uważam, oczywiście są to tematy, o których warto rozmawiać, natomiast nie są to pierwszoplanowe tematy w dzisiejszych czasach. Pierwszoplanowym tematem powinna być jakość żywności. I niestety jest ona fatalna moim zdaniem. I jest to temat, który mogłabym rozwijać i mówić o nim 2-3 godziny, a więc nie nadaje się na dzisiejsze nasze spotkanie. Ale wspomnę tylko, że tak układając sobie jakoś tam... segregując wiedzę o współczesnej żywności, doszłam do tego, że ta żywność ma trzy podstawowe mankamenty, a mianowicie pierwszy mankament to bardzo poważne zanieczyszczenie, obciążenie różnymi szkodliwymi substancjami chemicznymi. I tutaj możemy wyobrazić dwie grupy takich substancji. Są to substancje, po pierwsze, celowo dodawane już na etapie rolnictwa, a potem przetwórstwa spożywczego. I druga kategoria tych szkodliwych substancji to zanieczyszczenia środowiskowe, a więc substancje, które chyba nikt nie chce, a które niestety są w naszej żywności, również w wodzie. Drugim mankamentem naszej współczesnej żywności to jest jej wynaturzenie. Wynaturzenie spowodowane nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przemyśle spożywczym, które prowadzą do tego, że bardzo niekorzystnie czasami w nienaturalny sposób zmienia się struktura chemiczna białek, tłuszczów czy węglowodanów. Jak również żywność ta jest bardzo zubożona pod względem obecności enzymów i co gorsza mikroorganizmów. Wiadomo, że jednym z takich czołowych założeń w przemyśle spożywczym wymaganym w zasadzie przez prawo to jest czystość biologiczna i mikrobiologiczna, bo chodzi tu o bezpieczeństwo żywności. I jest to oczywiście założenie skądinąd słuszne. Natomiast niestety nikt się chyba tutaj nie zastanowił nad tym, że my do życia, do zdrowego funkcjonowania potrzebujemy mikroorganizmów i to mikroorganizmów między innymi w naszym pożywieniu. Niestety w takiej żywności powszechnie dostępnej raczej tych mikroorganizmów nie ma. Nie licząc może jakichś produktów fermentowanych, ale i tam nie jest to już w pełni naturalny skład i nie zawsze te produkty są takie same jak naturalne pokarmy fermentowane. I trzeci mankament, jaki widzę we współczesnej żywności, to jest jej zubożenie pod względem odżywczym. Zresztą to nie jest coś, co ja dostrzegłam, to już dostrzegał dr Price w latach 30. XX wieku. I to zubożenie żywności pod względem odżywczości wynika przede wszystkim z wyjałowienia gleb. I co w związku z tym może zrobić w takiej sytuacji współczesny dietetyk, co ja bym chciała Państwu zaproponować i w zasadzie już proponuję i już w jaki sposób ja pomagam osobom, które się do mnie zgłaszają z prośbą o pomoc. Przede wszystkim zwracam uwagę właśnie na ten aspekt fatalnej jakości naszej żywności i uczę krok po kroczku, na co zwracać uwagę, zaopatrując się w żywność i jak dojść do takiej żywności. Do tego dochodzą takie sprawy, jak zorganizować się w ciągu dnia z tym zaopatrywaniem w dobrą żywność, z gotowaniem, bo to też się z tym wiąże, z organizacją całego dnia, skoro mamy mnóstwo jeszcze innych obowiązków oprócz samego organizowania i gotowania jedzenia dla naszej rodziny. Więc ja tego wszystkiego uczę, prowadzę, podpowiadam na podstawie mojego 10-letniego doświadczenia rodzinnego, jak również mojej przy okazji zdobywanej wiedzy. Druga rzecz, jaką oferuję i proponuję, to jest to, co klasycznie się od dietetyka oczekuje, zapewnienie takiej diety, która właściwie nas odżywi, czyli dostarczy odpowiednią ilość kalorii i wszystkich składników odżywczych. Z tym, że ja robię to troszeczkę w inny sposób niż przyjęło się w konwencjonalnym poradnictwie dietetycznym, a mianowicie ja proponuję nauczyć się posługiwać się naszym instynktem, a w szczególności instynktem naszych dzieci. Słuchać własnych zachcianek, słuchać własnych odczuć, jak również umieć nauczyć się obserwować, zauważać sygnały, jakie wysyła nasz organizm bądź organizm naszego dziecka.
I to wszystko pomoże nam w takim doborze pokarmów, abyśmy mieli rzeczywiście uzupełnione wszystkie niedobory i zlikwidowane nadmiary. I abyśmy w codziennej naszej diecie, która powinna być jednak spontaniczna, a nie wyliczona na podstawie jakichś tabel dietetycznych, założeń dietetycznych przy pomocy kalkulatora czy jakichś specjalistycznych programów stworzonych, komputerowych, stworzonych dla dietetyków, abyśmy mogli tak sobie dobierać te pokarmy, żeby w pełni zaspokajać nasze potrzeby metaboliczne. I zaznaczam tutaj, chcę zaznaczyć szczególnie w przypadku dzieci, ale nie tylko, że te potrzeby metaboliczne są bardzo zmienne. My w takiej, jeszcze raz się odwołuję do klasycznego, typowego podejścia poradnictwa dietetycznego, zakłada się, że przy pewnych parametrach typu wiek człowieka, płeć, rodzaj aktywności fizycznej, stan fizjologiczny, że my jesteśmy w stanie przewidzieć, ile on będzie na przykład w najbliższym tygodniu potrzebował kalorii, substancji odżywczych, ile powinien zjeść posiłków, ile porcji zbóż, ile porcji pokarmów mlecznych i tak dalej, że to wszystko jesteśmy w stanie zaprogramować, przewidzieć i uzyskać konkretny efekt. Niestety dla mnie, w moim odczuciu, jest to podejście troszeczkę nienaturalne i chciałabym jednak nie traktować człowieka jako maszyny, komputera, do którego coś tam można wejściowego wprowadzić i uzyskać konkretny efekt, tylko potraktować człowieka, jak istotę, która coś odczuwa, ma zmienne nastroje, zmienne zachcianki i zmienny przede wszystkim metabolizm. I ten metabolizm nie będzie tylko zależeć od takich podstawowych parametrów jak wiek, płeć i tak dalej, ale również od tego na przykład, czy dobrze spaliśmy, czy mamy jakiś stres, czy mogliśmy wyjść na słońce danego dnia, czy nie, czy jesteśmy na wakacjach, czy w ciągu roku szkolnego, czy w trakcie pracy. I ten metabolizm szczególnie zmienia się u dzieci, tak samo ich zachcianki i upodobania kulinarne. I to nie dzieje się bez przyczyny. To jest natura, której jeżeli się w nią wsłuchamy, to pokierujemy tak, czy tak, i odpowiemy na jej potrzeby, to po prostu będziemy mieli w pełni zdrowe dzieci. Także ja bym chciała tego Państwa nauczyć i to oferuję i tego już uczę. I na bazie takiego, na takiej podstawie mogę również pomóc w wychodzeniu z różnych chorób, dolegliwości. I tutaj mogą przybyć przeróżne dolegliwości i może się okazać, że będziemy na przykład leczyć dziecko w sposób, oczywiście poprzez stymulację dietetyczną, bo tylko to mam na myśli, z problemów skórnych, a przy okazji, jeżeli to dziecko na przykład będzie cierpieć na zespół, na spektrum autyzmu, przy okazji ustąpią mu symptomy autystyczne albo troszeczkę zmniejszą się. Dlaczego tak się może stać? Dlatego, że organizm jest jeden i dobre postępowanie, tak naprawdę prawidłowe, jest jedno. Oczywiście jedno dla danego człowieka, bo w przypadku każdego człowieka będzie inne, bo każdy człowiek jest indywidualnością. Więc to nie chodzi o jedną receptę dla wszystkich osób, tylko jedną receptę, w cudzysłowie, propozycję taką, która będzie odpowiadać indywidualnemu człowiekowi, indywidualnemu dziecku. I to Państwu właśnie oferuję. Ponadto oferuję wsparcie takie psychodietetyczne, co zrobić, aby ta nasza nowa droga, nowy sposób odżywiania okazał się wyzwoleniem, a nie ograniczeniem. I tu też mogę powiedzieć, jakie są nieraz reakcje widzę z otoczenia na to, jak my w naszej rodzinie się odżywiamy. A więc osoby z zewnątrz mają wrażenie, że my po prostu sobie odmawiamy różnych rzeczy, że mamy ograniczenia. To nie jest tak. My jemy to, co chcemy i ile chcemy. Jemy wszystko, tylko oczywiście po spełnieniu warunku tego pierwszego, że jemy dobrą żywność i to nazywamy żywnością, a nie to, co przypadkowo można kupić. No i nie to, co sobie założymy z góry, że jest zdrowe, tylko to, na co mamy ochotę. Więc przy takich założeniach rzeczywiście można fajnie, dobrze funkcjonować i czuć się wyzwolonym. I to hasło wyzwolenie, a nie ograniczenie również dedykuję osobom, które chcą się odchudzić. Naprawdę można stracić wiele kilogramów, odżywiając się dosyta, jedząc to, co się lubi, przy umiejętnym wprowadzeniu pewnych zmian w sposobie odżywiania.
i w tym również wspieram. Poza takim wsparciem typowo dietetycznym, oferuję również wsparcie w innych dziedzinach życia człowieka, które mają zdecydowany wpływ na jego zdrowie, bo musimy pamiętać, że dieta to nie wszystko. Czyli reasumując, to co ja oferuję tutaj w czasie naszych konsultacji, sprowadza się do paru takich haseł. Oczywiście te hasła należałoby rozwinąć, nie poprzestawać tylko na ich wymienianiu, dlatego że można je różnie interpretować, ale tak zreasumuję dla podsumowania. Jest to bogata oferta kulinarna, swobodny wybór pokarmów, pokarmy zamiast produktów i wyzwolenie zamiast ograniczenia. I tym warto by było się kierować. I to, co Państwu proponuję, to nie jest bynajmniej droga na skróty. To nie jest cudowna tabletka, którą można spożyć i spodziewać się efektu już po jednym dniu, tygodniu czy nawet miesiącu. To jest coś, co wymaga troszeczkę przeorganizowania priorytetów w naszym życiu, zaangażowania trochę czasu, wysiłku, uwagi. Ale z drugiej strony to jest coś, co z całą pewnością nam się opłaci w kontekście całego życia, w długim okresie czasu, gdyż z jednej strony uwolni nas od lekarzy, nie będziemy naprawdę musieli chodzić do lekarzy, może przynajmniej rzadziej niż dotąd chodziliśmy, nie będziemy musieli stać w kolejkach, w aptekach, a przy okazji zwiększy się nasza energia, chęć do życia, kreatywność i wszystko, co będziemy robić też w innych dziedzinach życia, poza organizowaniem jedzenia i gotowaniem, będziemy robić bardziej efektywnie, więc naprawdę takie podejście się opłaca. I można tutaj przyjąć metodę rewolucji i to bym zalecała w jakichś przypadkach poważnych chorób, albo metodę małych kroczków, bardzo dobra metoda, gdy nie musimy się tak śpieszyć i powolutku, krok po kroku wprowadzać się w te tajniki dobrego odżywiania, sposobu na to nasze współczesne życie. I ja Państwu w tym mogę towarzyszyć. Ja nie oferuję ryby, też muszę tutaj uprzedzić. Ja oferuję wędkę i naukę łowienia. Państwa zaangażowanie jest niezbędne, aby uzyskać jakiś efekt. Także też lojalnie o tym uprzedzam. Co zrobić, aby umówić się na wizytę w moim gabinecie? Proszę wejść na moją stronę internetową zdrowedzieci.org.pl i tam w zakładce gabinet dietetyczny znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do tego, aby umówić się na wizytę. Zapraszam jeszcze raz wszystkie dzieci, ich rodziców i całe rodziny. Dziękuję Państwu za uwagę.